Nogi to widzę, serce takie. Ogólnie pytaliście się mnie, bo na komentarzu na YouTubie podłapałem tego typu pytaniem, czy ja się boję o sprawę sądową, to będzie fajnie. Czego mamy się bać? Tak jak powiedziałem przecież na filmiku, wygrałem mam w kieszeni. Sami ludzie się przekoną na swojej skórze na sprawy sądowe. Czego ja mam się bać? Powiedzcie, czego? To, że robię filmiki? Bo robię sobie. A was to gówno obchodzi. Raz. Dwa. Co wy macie w ogóle do nas, że tak pierdolicie jak szmaty? To co za was boli? Że nie umiecie tego zrobić jak my. Umiecie tylko pisać bizety, hejtować, wkurwiać, wymyślać bajeczki, a sami po prostu nie znacie prawa. Żeby artykuł na zażebrowanie, artykuł, kurwa. Czy jak powiecie to w sądzie, to was wyśmieją. No ale czekam na to. Po prostu też to nagram, jak ktoś się zapyta. Będę miał też dowód, że trzeba być niezłym debilem, żeby zapytać się. Ale będę miał z tego beka. Czego mam się bać? Ja nie jestem winny w tym sensie, że robię filmiki. Kto chce oglądać, to ogląda, kto nie chce oglądać, nie ogląda. Kulturna piłka. A sprawy paczek po prostu wy prosiliście nas w roku 2014 roku. Jest na tym starym filmiku. Ja mam też na to jako dowodzie ogólnie w sądzie i sąd też ma dowód, jak wy prosiliście się o dane do wysyłki, żeby nam wysłać prezenty. Ale na razie o tym nie myśleliśmy, bo nie było czasu na to. W tym roku zrobiliśmy coś takiego, bo tak prosiliście, to mówię, a zrobimy to. To wy chcieliście. Czy ja mam wszystko w sądzie, wszystko jest zanotowane, wszystko jest. Dowiedzi się na sprawie sądowej, że to wy prosiliście się o to, że chcecie nam coś wysłać. Nie to, że my żebrzemy, bo nam brakuje czy coś. To wy pierwsi pytaliście się o to, czy podamy adres do wysyłki. A widzicie, sami się wkręcacie i próbujecie mnie upierdolić. Dziwne trochę to jest z tego powodu, że ja mam wtyki w sądzie, bo moja cała rodzina pracuje w policji, też moja rodzina, to nie wiem. Pogarszacie sobie tylko sytuację i się ośmieszycie akurat w sądzie, bo to co wy tam gadacie, piszecie, to wszystko jest notowane. Trudno. To wy pękniecie, nie ja. Ja będę zadowolony, szczęśliwy, że jestem czysty. A wy będziecie płacić mi za sprawę, za to, że podszywanie się nękanie psychiczne i inne rzeczy. Tak trzeba zniszczyć ludzi. Krótko na temat, Ella.